Siema, siema, witam podobnie w Epaszku, także lecimy sobie dalej. Teraz jest kwestia podążenia zachód przez jezioro. Czyli gdzie? Pyk. A, tutaj teraz jest kwestia kolejny. O, jest Nemezis, także zobaczymy sobie. Tu mamy ciekawego. Może będzie coś fajnego w końcu. Ogólnie to tak dosyć rzadko się trafiają jakieś super itemki w tym Nemezis. Ale może tym razem, poka. Mieczyk, shit. No i same tarcze, a ja mam ten weapona. Także no niestety, szkoda. Dobra, mamy level upik, 49 level. Tutaj dalej dajemy inta. A w tym fireballu. Kurde, szansa na podpalenie 90% jest, tu chyba nie. Szybkość inkantacji. A damy sobie to. Dobra, no i teraz questik, muszę wejść tam na samą górę tej wieżyczki i rozwalić tego bosika. No tam jest taki mini bosik, więc powinno łatwo pójść. No jest bosik, zobaczymy jak on szybko pójdzie. DPS check. Dobra, szybciutko idzie, nie? Jak ostatnio grałem melakiem, to dużo, dłużej go biłem. No i pytanie teraz, czy to jest kwestia tego, że mag jest OP? Czy to jest kwestia tego, że dostałem fajnego staffa z mechaniki Nemezis? To w sumie też nie wiadomo, nie? Normalnie takiego staffa bym nie dostał. Więc no... dostałem. Pasek z legendarnym potencjałem nawet. Zatrucie, spowolnienie, no ale nie dla mnie niestety. Jeżeli pa. Dobra, czyli kwestia gotowy. Lecimy dalej. No i dobra, jest kolejne miasteczko i już poznaję ten akt. Teraz będzie lagun do zabicia. Także no już powoli przy końcówce jesteśmy. To znaczy, wcześniej lagun był ostatnim bossem. Jakiś czas temu dodali jeszcze dodatkowy akt. I w tym właśnie dodatkowym akcie chyba się wybiera frakcję, jak dobrze pamiętam. Czyli trzeba zrobić ten akt razem z lagunem. I potem jeszcze dodatkowy akt, żeby mieć te frakcje. Dobra, jeżeli chodzi o idole, to mam wszystkie odblokowane sloty. Więc tak, to trzeba jeszcze pogadać z NPC-ami. Tyk tutaj. Jeszcze z tym ziomeczkiem. Kascenka jakaś. Mnie tam nie interesują kascenki. No i jest lagun. Ciekawe jak pójdzie lagun tym magiem. W sensie, ciekawe jak pójdzie lagun z tym nowym systemem defa, nie? Jestem ciekawy ile ludzi na HC-ku umarło. Na lagunie przez ten nowy system defa. Giga ciekawe. A właśnie, jak wbije 50 level, no to glifa dominacji chcę dać. Bo on mi się sam odpala jak ja odpalam inwokację. I tu z tego co pamiętam, da się zrobić coś takiego, że jak to rzucam, to dostaję jakieś buffy. Tylko nie pamiętam gdzie. Teraz zobaczymy, obrażenia błyskawic ognia to nie. Ogłuszenie, obszar zaklęć, łańcuchy eksplozji. To by było spoko, ładunki elektrostatyczne. Tylko muszę stać w miejscu chyba. Rzucone na mnie. To by było fajne. Osłonę na sekundę daje. Tak, czyli to na pewno, bo to jest na mnie i daje mi osłonę. Tutaj mi daje dodatkowo odporności. Tutaj mi daje hejsta. No i dalej to zobaczymy, nie? Jeszcze nie wiem co dalej. To jest pod dezintegracji, ale ja tego nie będę grał. Tu bym poszedł chyba. W dłuższy czas trwania. No, to będzie 50%. No, później to się jeszcze pomyśli, co tam będzie ciekawego, nie? No, ale plan jest taki, żeby dać właśnie tego glifa, żeby... że jak rzucę, no to żeby mi rzucał buffy dodatkowo, nie? No. Teraz lecimy powoli do laguna. Tutaj jeszcze, co pamiętam, będzie questik z
zbieraniem tych jajek. Może jeszcze kawałek do końca tych aktów jest do zrobienia troszkę questów. No i mamy 50 level. Może zaraz sobie ogarniemy tego glifa, ale mi coś udurzyło mocno. Nie wiem co takiego. No kurde, ile tych mobów tu jest. Dobra. Teraz tak, bierzemy tu glif. I tak, co ja chciałem iść? Chciałem iść tutaj, żeby rzucał na mnie. Najlepiej będzie chyba tędy, najszybciej. Wstrząs, obrażenia w czasie. I tak będzie szedł w lewo, więc pójdziemy tędy. Dwa, bieg. Porności. Aha, i to bym chciał, czyli tu muszę trzy. Dobra, no i na razie tyle. Aha, tu jeszcze damy punkcik w inta. Jak tam? 7.9, no jeszcze. Jeszcze trochę. Tych mniejszych cooldownów potrzebuję, żeby to działało. W miarę fajnie. I teraz na przykład, o widzicie? Trochę czasu muszę czekać właśnie na ten cooldown. Dużo szybciej szłoby to czyszczenie, jakbym mógł po prostu od razu to odpalać, nie? Dużo lepiej by to wyglądało. Dobra. Idę robić kolejne kościki. Dobra, wbiłem level na tym glifie. Pierdzielać z tymi mutkami, no. I dajemy sobie to. O, pyk. Zobaczymy. Jak często będzie się w ogóle to odpalać, nie? Dobra, odpalił się glif, jestem hejsta. Rodniczny pocisk, no nie używam tego niestety. Idziemy dalej. Znowu się odpalił glif. No tak, myślę, że dosyć często się ten glif odpala, bo znowu się odpalił. Także jest git. No jak dodam jeszcze dodatkowego hejsta i tak dalej, myślę, że będzie spoko to wszystko współgrać ze sobą. No, także tutaj sobie klikamy. Pierwszy fragmencik. Pyk. Idziemy do środka. Świątynia Lagona. Laguna. Lagona w sumie, bo to jest przez jedno O, nie? A nie przez dwa. O, znowu level na glifie, a to oznacza dodatkowo sekundę hejsta. No i kolejny level na glifie. Także kolejna sekunda dodatkowego hejsta. Czekajcie, jeszcze to rozwalę, żeby nie paść. Cyk. I mamy 3 sekundy hejsta, maksymalnie będą 4. I oczyszcza dolegliwości. Także to może naprawdę fajnie działać. O, i level up, 51 level. Także dodatkowy punkcik inta wlatuje. Cyk. I teraz nie wiem, co będę w zasadzie dawał. Generacja życia. Chyba w to pójdę. To powinno mi zwiększyć damage. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak, że to mi zwiększy damage. No bo oprócz tego nie ma tu nic fajnego. Chyba, że to. Z runą Gon. Zwiększenie regeneracji many podwaja się. Ja nie potrzebuję regeneracji many. W zasadzie syf. Kiedy bezpośrednio możemy mieć błyskawic, masz dodatkowe obrażenia od zaklęć błyskawic. Dobra, pójdziemy w to, zobaczymy jak to będzie działać. No, zobaczymy. No i mamy kolejny level na glifie, więc 4 sekundy hejsta już. No i dobra, to będzie ten mini bossik taki do uwalenia. On jakiś mega trudny nigdy nie był. Ale zobaczymy. Kurde, gdyby nie te shieldy, to mega szybko bym go zabił, myślę. Gdzie on jest? Tutaj. Shieldy jednak dużo zmieniają, jeżeli chodzi o tankowatość tych bossów. Gdzie on jest teraz? Tu.
Nie, gdzie on jest? Zgubiłem go. Halo? Tam. Dawaj, gościu. Jezu, jak ja nie lubię tego bossa, nie? Bez kitu. Paść chyba na nim nie powinienem. Chyba, że będzie jakiś giga unlock. Ale myślę, że nie. Tym bardziej, że ja po TP-ku mam dodatkowego shielda jeszcze. Więc shield się trzyma na w miarę przyzwoitym poziomie cały czas. Chyba jeszcze 5% HP i oczywiście Fidzik się znowu odpalił. Oj. Dawaj, dawaj, RK. No, ale czasem HP leciutko spadnie, nie mówię, że nie. Gdzie on jest? Tam. Dawaj go. Dobra, mamy to. Coś jest fioletowego, tylko nie wiem co. On przeklorował rękawiczki. No ale słabe imo. No i mamy Lagona od razu. Aha, zapomniałem, że się te macki bije. Czy jestem w stanie tutaj stać na tym buildzie? Żeby nie dostać obrażeń. I gastrizować. Chyba tak. No? Nie, no Renjamil, ten lagun to jest giga łatwy. Oj. Giga łatwy i prawie umarłem, nie? Nie no, ale łatwy jest. Łatwy jest w ogóle strzyzować można, no. Staniesz sobie tutaj i masz wszystko gdzieś, tak na dobrą sprawę, nie? Niczego nie... I jednego skilla tylko trzeba unikać od niego. Tego, o. Tyk. Zobaczymy jak tu będzie. Kurde, potek nie mam. Niedobrze. Trzeba te macki rozwalać. Są jeszcze tutaj. No ale mam 500 shielda, więc myślę, że nie powinienem tu paść. O kurde, co? Co to było? Nie wiem, to było giga dziwne. Ty, bo padnę zaraz. Tu są potki jakieś. Nie wiem, te fale jakoś mega dużo biją. Myślałem, że nie padnę na hita, a prawie padłem. No, ale tu jest jeszcze maska. No, kiedy się to skończy? Dobra, kończy się. Idziemy dalej. Lagona. Dobra, tu mi nie sięga. Ten, czy ja go sięgam? Chyba tak. Chyba go sięgam. Powinien coś zrobić imo z tym Lagonem, żeby nie było można go tak przyzować. Zablokować tutaj to wejście albo coś. No bo w teorii to jest... Jakby nie można go było cheezować, to on by nie był nawet aż taki łatwy, bo tutaj dużo rzeczy trzeba unikać jednak. Jak się gra jakimś melakiem, nie? A takim magiem to wywalone. Jednego hita trzeba unikać i tyle. Innego skilla. O, tego tylko trzeba unikać. Dobra. Tyle. Lagon zabity. Coś drobnie fajnego? Czy nie? No poka.
Pasek. Większe obrażenia, osłona, odporność akrotyczna. Kurde, takie... nie wiem. Chyba nie najgorszy. Na zimno ogień. Dobra. Idziemy. Pyk tutaj. Dobra, dajemy kościka. No i co, póki co tyle. Następnym razem już chyba będzie endgame. Odblokujemy sobie frakcję, czyli handel. No i będzie fajnie. Także do następnego.